Za moimi plecami Kościół Świętego Krzyża. Jeśli ktoś z Państwa będzie kiedyś w Krakowie, zachęcam, abyście odwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym muzeum warto obejrzeć wpis na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wpis dla Mikołaja Kopernika. To, jak Mikołaj Kopernik został zapisany na Uniwersytet Jagielloński. Otóż znajdziecie Państwo tam informację, że był on kanonikiem wrocławskim, związanym z kapitułą Świętego Krzyża. Czyli, krótko mówiąc, wrocławianie w tamtym czasie fundowali coś w rodzaju stypendium naukowego dla Mikołaja Kopernika. I to stypendium było związane z kościołem Świętego Krzyża.